Witajcie moi drodzy widzowie. Dziś kolejny odcinek, który wybraliście w ankiecie. Zapraszam do głosowania, do zakładki Moja społeczność. Tam znajdziecie kolejną i będziecie mogli wybrać następny temat filmu. Dziś porozmawiamy o tym, gdzie warto, a gdzie nie warto używać karbonu. I oczywiście na samym początku wspomnę, że pominiemy dzisiaj takie bardzo skrajne aspekty, gdzie ktoś jest po prostu prosem, nic się nie stało, gdzie ktoś jest po prostu prosem albo z jakiegoś powodu walczy dosłownie z każdym gramem, żeby osiągnąć jakiś cel. Powiedzmy sobie na początku, do czego tak naprawdę karbon służy, ponieważ on jest owiany taką wielką tajemnicą. I mimo, że używamy go w kolarstwie już 40 lat, to ma takie miano nadmateriału, który jest w zasadzie najlepszy i nie ma żadnych wad. Prawda jest taka, że karbonu używamy w kilku celach. Pierwszy i moim zdaniem pomijalny jednak, to obniżenie wagi dla samego obniżania tej wagi. Drugi, wspominany też przez Mikołaja, przez YouTube'owego króla rowerów. Nie wiem, czy się nie obrazi za sformułowanie YouTube'owy, może nie. W każdym razie on już wielokrotnie wspomniał, że karbon i jego główną zaletą jest to, że pozwala nam uzyskać jakąś formę, czyli kształt. Możemy w ten sposób stworzyć ramę o wiele łatwiej, niż byśmy to robili na przykład z jakiegoś stopu aluminium, nie wspominając już o tytanie. Powiedzmy, że obróbka stali w rowerówce na tyle jest na tą chwilę już cofnięta wstecz, że nie mamy możliwości niektórych rzeczy w dużej skali wytwarzać. Tam karbon jest bardzo pomocny. Obniża czas produkcji takiego elementu, co za tym idzie też jego finalną cenę. A są już w tej chwili fabryki, które taniej produkują ramy z włókna węglowego niż z aluminium i są to fabryki po prostu już z górnej półki, a nie robią tego tylko dlatego, że robią to na tanich i kiepskich włóknach. Oczywiście za tym pójdzie też waga, no bo jeżeli unikamy spawów, unikamy nadmiarowych łączeń elementów, to będzie lżej niż byłoby to stworzone na przykład z aluminium, jeżeli konstrukcja będzie bardzo zaawansowana. Ja dzisiaj mam tu przed sobą kilka przykładów, ponieważ nie chcę robić godzinnego filmu, chcę poruszyć tematy, które moim zdaniem są fajne, te, które powodują też, że nieraz kupujemy coś dla samego karbonu, to nie jest nieraz spoko, natomiast na samym początku właśnie staram się Was uświadomić, po co to kupujemy, czy po prostu gdzieś rozwijamy swoje marzenia, ponieważ wiele osób ma takie spojrzenie na ten karbon właśnie, że bardzo chce, żeby to był karbon dla samego karbonu. Pierwsze co, powinniście sobie Wy odpowiedzieć na to, jaki jest cel, czy potrzebujecie jakiś kształt, czy potrzebujecie jakiś sposób pracy karbonu, ponieważ włókno węglowe też pozwala nam albo osiągnąć totalną sztywność, albo wręcz odwrotnie i pozwala nam osiągnąć jakiś stopień pracy danego elementu. Natomiast jest to najłatwiej oczywiście w czterech produktach uzyskać. Są to ramy, obręcze, sztyce podsiodłowe i kierownice. Tam można bardzo często spotkać produkt, który jest jednocześnie sztywny i w jakimś zakresie, który producent, powiedzmy, że zaprojektował, ten element pracuje. Ja chciałbym też na początku powiedzieć, że moim zdaniem nie warto jest kupować z jakichś chińskich stron tanich, niesprawdzonych elementów. I ja nigdy nie jestem hejterem. Jeżeli chcecie kupić jakąś kierownicę, jesteście świadomi, że jest to produkt, no, bardzo często wątpliwej jakości, ale na przykład sprzedało się tego kilka tysięcy sztuk i jest bardzo dużo pozytywnych opinii realnych użytkowników, to moim zdaniem
taki produkt można kupić, ponieważ będzie dużo tańszy. Natomiast chciałem tu zaznaczyć, że nigdy, przenigdy nie kupiłbym sztycy podsiodłowej. Po prostu jej pęknięcie, w momencie gdy o tym nie wiemy, zsunięcie się siodełka, będzie bardzo dla nas groźne. Ja nie mówię, że rozsypanie się koła czy pęknięcie kierownicy, gdzie przecież też można uszkodzić nasze ciało, jest bezpieczniejsze. Natomiast nigdy kolarstwo nie kojarzyło mi się z nabiciem na pal. A tak to widzę, widziałem takie przypadki, było sporo takich przypadków też w internecie, gdzie komuś ta sztyca pękła. Pół biedy, jeżeli to będzie na samym jarzemku i się rozdzieli jarzmo od rurki. Natomiast w tej chwili mówimy bardziej o monokokach, więc to pęknie najprawdopodobniej w miejscu, którego nikt się nie spodziewał. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, już tak kończąc ten wstęp, natomiast ja wiem, że tu trafiają różne osoby, bardzo zaawansowane, również te początkujące, to chciałbym, żebyście, jeżeli jesteście początkujący, wzięli sobie do serca to, że z karbonem trzeba się oswoić i żebyście sobie kiedyś jakiś drobiazg, który może będzie na jakiejś super wyprzedaży albo, nie wiem, leży u kolegi i wam to po prostu za sześciopak ożeni, żebyście sobie taką część nabyli, niekoniecznie musi być to coś konkretnego, po prostu żebyście do tego materiału nabrali zaufania, ponieważ ja po wielu latach jazdy nie miałem zaufania do karbonu, a tak się stało, że pierwszym elementem z włókna węglowego, który do mnie trafił, było siodełko. Było to siodełko robione pod wymiar kości kulszowych, w ogóle wtedy jeszcze pod odcisk i konkretny kształt ciała, bez poszycia, natomiast było ono po prostu bardzo dobrej firmy, było bardzo drogie, ale była to pierwsza karbonowa rzecz i całe szczęście, że ja to dostałem 1,5 miesiąca przed takim wyścigiem, na którym mi zależało, z tego względu, że ja nie miałem totalnie do tego elementu zaufania. Chyba jeszcze was okłamałem, bo wcześniej miałem klamki hamulcowe, karbonowe, no ale wiadomo, że ich pęknięcie mnie tak nie przerażało, jak powiedzmy uszkodzenie innego elementu, także to siodełko było drugie, ale pamiętam, że przez pierwsze 2-3 dni treningów to po prostu z milion razy sprawdziłem, czy tam jest wszystko w porządku i nie miałem zaufania do tego elementu. Natomiast pierwszym elementem, który zwykle trafia do kolarzy, jest sztyca podsiodłowa, którą już omówiłem, że nie warto kupować z niepewnego źródła. Jest tak dlatego, że jest to stosunkowo prosty element do wykonania i zarówno oferuje zejście z masy, jak i poprawę komfortu. I uważam, że jest to jeden z elementów, gdzie warto stosować karbon. Nie musi to być zawsze, nie w każdym przypadku, ale w całkowitej większości. Natomiast drugim elementem, który najczęściej trafia do użytkowników, szczególnie tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na drogie elementy, to są najczęściej jakieś używane mostki. I chciałbym was tutaj przestrzec. Akurat mostka nie przygotowałem dzisiaj, ponieważ zawieruszył mi się już jakiś czas temu, nie mogę go znaleźć. Natomiast drogi, markowy mostek, który był kupiony w momencie, gdzie był kupiony jako używany, był najprawdopodobniej sprawny. Ja przy tym nie byłem, ale wyglądało podobno na to, że jest sprawny. Podczas zwykłej jazdy coś zaczęło chrupać i w pewnym momencie on pękł. Tak samo mostek, moim zdaniem, to jest element, gdzie o ile nie walczycie o jakieś czołowe miejsca, po prostu nie warto karbonu stosować, z tego względu, że będzie bardzo drogi i bardzo delikatny. I o tym się rzadko mówi, natomiast też wspomniany Mikołaj wam o tym nieraz mówił. Tak naprawdę karbonowy mostek po glebie jakiejś silnej należałoby wymienić. O tym się od kilku lat już nie mówi, ponieważ tym się handluje, ale w momencie, gdy to była bardzo niszowa sprawa, to po prostu wszyscy o tym mówili, a teraz o tym mówią po prostu ludzie, którzy chcą wam jakąś wiedzę przekazać. Podobna sytuacja odnośnie wymiany jest
z kierownicą. Natomiast o ile w ten wspomniany mostek będzie bardzo drogi, nieraz kuriozalnie w stosunku do aluminiowego, to sama kierownica zaoferuje Wam też dodatkowy komfort, czego mostek po prostu nie zrobi. No chyba, że jeździcie na jakiejś 140 szosowej, to może tam jakaś redukcja drgań wystąpi. Natomiast jeżeli szukacie karbonowej kierownicy, to ponownie, tak jak ze sztycą, dobrze, żeby ona była markowa i zapewniała Wam to, czego Wy potrzebujecie. Jeżeli jest to tylko redukcja masy, to wybór nawet w internecie takiej kierownicy będzie prosty. Natomiast jeżeli potrzebujecie inne właściwości, nie mówię tu tylko o zwykłym tłumieniu drgań, ale na przykład o dużym wspieraniu Was w redukcji tego, co się przenosi na rower, nie będzie to takie proste. Ja Wam teraz pokażę kierownicę, którą bardzo polubiłem. Ja ją drogą kupna nabyłem, ale były to groszowe sprawy. Ktoś po prostu poszedł mi na rękę. Jest to kierownica marki Newman. Na pewno widzieliście w Specialized Fuse. Jest ona wykończona, nie wiem, czy to będzie tak widać, dużą, że tak powiem, kratką. Natomiast ona się cechuje najbardziej tym, że ona po prostu bardzo mocno tutaj pracuje i od razu mówię, ten producent ma różne kierownice, także jeżeli chcecie kierownicę tej marki, to większość z nich po prostu jest typowymi kierownicami karbonowymi, na przykład do enduro, trailu i tak dalej. Te wszystkie właściwości będzie miała zachowane. Natomiast poza tym, że ona ma wykończenie w kratkę 20 mm, jeszcze kiedyś omówimy to przy karbonach, nie chcę też tak używać określeń, których połowa pewnie osób nie zrozumie. Jest to widać czy nie? Jest widać koło mojej ręki. Także jest to taka duża krata. Natomiast wnętrze to jest tutaj i karbon UD, i splot pline, i twill. Jest ona po prostu bardzo zaawansowana i mimo tego waży 230 gramów. Ja ją sobie bardzo, bardzo chwalę, bardzo ją lubię i ona po prostu mega mi pomogła, gdy miałem pękniętą kość i bardzo ciężko mi było wrócić na rower. Bardzo chciałem wrócić na górala i nie byłem w stanie jeździć dłużej niż 30-40 minut, mimo że to była bardzo zachowawcza jazda. Ta kierownica sprawiła, że po prostu po tygodniu się na tyle wjeździłem, że mogłem sobie pozwolić na normalną, w miarę normalną jazdę i jeździłem na niej prawie 2 lata do momentu, aż całkowicie ta kontuzja mi minęła i mimo, że kość była zrośnięta już po kilku tygodniach, to niestety dolegliwości bólowe wracały. Także bardzo fajna sprawa i karbon bardzo mi tutaj pomógł. Wcześniej jeździłem na aluminiowej. Natomiast jeśli jesteśmy przy tych kierownicach, to jeszcze w drugim aspekcie może być karbon pomocny, jeżeli chcecie kierownicę zintegrowaną, czyli połączoną z mostkiem. I tutaj poza tym elementem, który montujemy do rury sterowej, mostek będzie dużo mocniejszy, ponieważ po prostu jest połączony z kierownicą. Natomiast zanim Wam pokażę pewien produkt, to warto sobie zdać sprawę, że produkt produktowi jest nierówny. Ja teraz do mojego GT rozważam kierownicę marki Cube. Jest lekka i posiada po prostu geometrię, na której mi zależy. Mam też możliwość przymierzenia się do tej kierownicy przed zakupem. Natomiast są takie produkty na rynku, na przykład do e-bike'ów, ta Cube'a też jest do e-bike'a, waży 300 gramów, czy tam powiedzmy w tej wersji, co będę chciał, pewnie około 315. Natomiast jest kierownica Pro, czyli marki, która należy do Shimano, model Koryak do rowerów MTB i ona waży 550 gramów, gdzie prawie cała waga jest tu podyktowana designem. Nic więcej nie wskazuje na to, żeby ten produkt
wykazywał się czymś dodatkowym niż tylko po prostu design. Natomiast na pewno, jak każdy produkt pro, będzie to produkt dobry. Natomiast wiecie, kupujecie rower, wygląda super, kosztuje też super duże pieniądze taki element w rowerze, a później się okazuje, że waży bardzo, bardzo dużo. Natomiast w większości przypadków zintegrowana kierownica będzie dużo lżejsza. Ja Wam teraz pokażę kierownicę, która jest kierownicą zintegrowaną. Jest to kierownica marki Kalkhoff. O, nie będzie tego widać chyba. Słabe światełko dzisiaj mam, także musicie mi to wybaczyć. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ona była dla mnie dość ciekawa, ponieważ chciałem sobie zrobić takie łopatki, jak mam do przerzucania biegów w aucie, i po prostu byłoby tutaj bardzo łatwo zamontować manetkę od AXS. Natomiast jest to kierownica aluminiowa. I w tej chwili one są w totalnych wyprzedażach, koło 80 zł można taki element kupić. Natomiast one na początku były bardzo drogie, ponieważ żeby to stworzyć z aluminium, wymagało moim zdaniem więcej zachodu niż stworzenie takiej kierownicy z włókna węglowego, chociaż z tego co opisuje producent, jest to odlew. Tego by się też można spodziewać. Natomiast samo to, że nie jest to kierownica spawana, jest obrabiana CNC, sprawiło, że mi się spodobała. Gdzieś tam kiedyś ją jeszcze wykorzystam i ona waży 700 gramów. Więc jeżeli ktoś by chciał sobie taką nawet wsadzić do jakiegoś zwykłego roweru, to najprawdopodobniej mostek, który ma, i kierownica będzie dużo lżejsza niż ten element Kalkhoffa, który jest fajny, zaawansowany technologicznie, ta marka jest z tego znana, natomiast jest po prostu ciężki. Taki sam element z karbonu ważyłby około 300 gramów. Nie będziemy omawiać kół, ponieważ już je omówiliśmy, jeden lub dwa filmy do tyłu. Omówię jeszcze jeden element, który moim zdaniem jest absurdalny, czyli ośki. Pojawiają się od niedawna, w zasadzie to od dawna, ale coraz bardziej popularne tytanowe osie. One oczywiście się składają z rurki i aluminiowych końcówek bądź tytanowych. Natomiast przez to, że są w ten sposób łączone, taki ala alukarbon, to na tej niewielkiej długości niewiele zyskujecie. A widziałem już takie osie, czy po prostu uszkodzone na tych łączeniach, czy całkowicie pęknięte. Jest to drogi produkt, uważam, że nie warto, to jest tytan kategorii 5 i waży to 33 gramy i jeżeli miałbym wydać większe pieniądze na osie, to byłyby one tytanowe, a myślę, że tak naprawdę mało osób to odchudza i dla zwykłego takiego typowego kolarza to jest w ogóle temat absurdalny, ale uważam, że karbonu w osiach powinniśmy unikać, w szybko zamykaczach i w tarczach hamulcowych, co jest coraz bardziej popularne z tego względu, że karbon to jest taka wielka rodzina różnych materiałów i można już w tej chwili zastosować takie, które to znoszą, ale będzie to zawsze drogie i moim zdaniem całkowicie zbędne rozwiązanie. Z elementów, które jeszcze warto mieć i są takim drobiażkiem, który bardziej wygląda na szpanerski i wiele osób pewnie pomyli, to moim zdaniem są klamki hamulcowe. Miałem wielokrotnie, czy to w Avidach, czy to w sremowskich hamulcach, czy w Magurach, karbonowe klamki i muszę przyznać, że naprawdę poprawia to siłę hamowania. Ten materiał się mniej odkształca. Z reguły nie jest to lżejsze rozwiązanie. Chyba tylko Avidy w wersji Ultimate miały te klamki fizycznie lżejsze, a nie, że po prostu te dźwignie były faktycznie lżejsze, a nie, że po prostu jakoś tam odchudzili w tych Ultimate'ach klamki. Natomiast bardzo to poprawia siłę hamowania, no i też większość tych elementów bardzo mocnych było i tutaj od razu mówię, że ja nie mówię o tym materiale z dodatkiem karbonu, który używa Magura
On się nazywa Carbo Texture do tworzenia klamek. Tylko po prostu mówię o samych dźwigniach z włókna węglowego, z prawdziwego, gdzie będziecie widzieli na przykład splot, chociaż to już zależy od wykonania, tutaj warto. Rzecz, którą kiedyś omówimy szerzej, ale teraz pokrótce o niej wspomnę, to są jeszcze korby. Będę robił, mam nadzieję, że taki wybierzecie kiedyś temat o materiałach korb. No to chciałem powiedzieć, że karbonowe korby, na przykład takie X0, w porównaniu do bardzo zaawansowanej korby FSA, będą odczuwalnie sztywniejsze. I będzie też tak, że są po prostu, moim zdaniem, przy jakichś takich, wiecie, odbiciach się od jakiegoś tam elementu, znacznie mocniejsze niż aluminium, ponieważ aluminiowa taka pusta w środku korba jest dość łatwa do uszkodzenia. Jest to nieporównywalnie łatwiej uszkodzić niż aluminiową korbę pełną, czy tak jak robi w tej chwili w aluminiowych korbach SREM, wycina po prostu CNC komory, zamiast droższe produkować korby z aluminium, które są puste, po prostu jest je dość łatwo uszkodzić. Taki element wykonany z włókna węglowego będzie co prawda w tej samej wadze. Te dwa elementy są w tej samej wadze. Ten jest nawet lżejszy kilka gramów, mimo że ma tutaj jeszcze taką specjalną nakrętkę. Już nie będziemy tego omawiać. No ten ma oczywiście oś, natomiast przewagi wagowej tu nie ma. Oczywiście, jeżeli mamy karbonową korbę, to warto jakieś tam osłony stosować, ponieważ włókno węglowe nie będzie odporne na takie typowe uderzenie, na przykład o kamień, gdzie oprzemy przez chwilę na to całą masę roweru plus siebie. Tutaj trzeba to wziąć pod uwagę. Ale na tą chwilę uważam, że jeżeli chcecie drogą korbę, porządną, lekką, to karbon będzie sztywniejszy. I o ile ja produkty FSA bardzo lubię z tego względu, że one są mega zaawansowane i nie są produkowane tak jak korby innego producenta, że po prostu dwie wzdłuż połówki i jest to klejone. Ta korba jest wykonana w ten sposób, że tutaj był robiony otwór, wybierany materiał i po prostu uzupełniany. Było to później szlifowane, tak jak w korbach na przykład Shimano, jest to wygładzane. I w ten sposób osiągnięto pustą korbę, która jest w zasadzie monolitem i jedynie zalepiono otwór, który służył do wybrania materiału. Natomiast ta korba w momencie, jak ona była normalnie w sprzedaży, była absurdalnie droga. Czy coś jeszcze możemy poruszyć? No, reszta to rozsądek. Oczywiście w materiale o kołach wspominałem, o obręczach, o piastach, o szprychach. I tutaj troszkę w szprychach to tylko napomnę tym, którym się nie chce tamtego materiału całego oglądać, że szprycha jest dłuższa od osi, no bo karbonowa szprycha też w większości przypadków jest gdzieś zakończona gwintem stalowym czy tytanowym, żeby można było do nypla domontować taką szprychę. No jest szprycha po prostu znacznie dłuższa i cieńsza i tam ten zysk na tym materiale jest znacznie większy. Na pewno o czymś zapomniałem, więc dyskutujmy w komentarzach. Natomiast jest to to, co Wam chciałem pokrótce przekazać. Karbon na pewno warto stosować tam, gdzie potrzebujemy jakiś rodzaj pracy, gdzie potrzebujemy jakiś kształt. Na przykład już pomijając, czy to jest taka wersja monolityczna z mostka, z kierownicą, czy nie, czy to jest zintegrowane, ale tam na przykład, gdzie mamy prowadzenie wewnętrzne przewodów, dużo łatwiej jest i dużo lżejsze są elementy, jeżeli są wykonane z karbonu, one są znacznie szersze niż standardowe, dużo łatwiej jest to przeprowadzać. Tak samo w przypadku ramy, nie zawsze jest warto, aby była karbonowa, ale faktycznie te czołowe marki potrafią zrobić ramę, która w odpowiednim miejscu pracuje, w odpowiednim miejscu jest sztywniejsza. No i też oczywiście warto, abyście, jeżeli kupujecie produkt, jest markowy,
aby był ze sprawdzonego źródła. Ja nie mówię, takich korb X0 widziałem kilka uszkodzonych, natomiast ja nie uszkodziłem nigdy. Też trzeba brać pod uwagę, że są różne przypadki i że po prostu bardzo często taki asortyment z górnej półki jest używany przez osoby, które potrzebują takiego asortymentu i po prostu maksymalnie żyłują jego możliwości. Reszty jakichś tam gadżetów, pierdółek nie będę omawiał, bo i tak ten film jest już za długi. Ja Was ponownie zapraszam do ankiety. Głosujcie, wybierajcie tematy i ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że jest Was coraz więcej. No i że tak naprawdę sytuacje, gdzie jakieś tam hejterskie sprawy, czy jakieś dziwne zachowania, gdzie jeden użytkownik się kilkukrotnie przelogowuje i dyskutuje ze sobą, są na tym kanale jeszcze niszowe. Bardzo mnie cieszy, że jesteście taką fajną, prawdziwą społecznością, która wiem, że pewnie też dyskutuje ze sobą pod filmami na innych kanałach, ale naprawdę potrafi sobie doradzić i ustrzec kogoś nieraz przed błędem. No, jak wiecie, komentarzy jest coraz więcej. Ja nie zawsze jestem w stanie danego dnia odpisywać. Także dziękuję Wam. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.